Cześć, kolejne zadania z całek, tym razem do policzenia całka x razy cosinus x po dx. Oczywiście, ponieważ jest x będzie pierwszą funkcją, cosinus x będzie drugą funkcją, będziemy to całkować przez części. Tu macie oczywiście wzór. Nasza funkcja f od x to będzie x. To jest bardzo fajne, ponieważ jak policzymy pochodną, to będzie po prostu x zniknie i pojawi się jedyneczka. Natomiast naszą funkcją g będzie oczywiście cosinus x, tak? Policzymy sobie z tego całkę. Dobra, żeby otrzymać oczywiście g od x. No to zaczynajmy. Nasze f równa się x, to znaczy, że f' równa się 1, bo pochodna z x to jest 1. Nasze g' to jest oczywiście cosinus x, to znaczy, że nasze g jest równe. Oczywiście całka z cosinus x, tu jest nawet wzór napisany, to jest po prostu sinus x. Dobra, to jeżeli to mamy, to możemy już pisać naszą całkę. Czyli ta nasza całka jest równa f, czyli nasze f to jest oczywiście x, razy g, a więc cosinus x, przepraszam, sinus x, przecież sinus x. Dalej mamy minus całka f', czyli nasza jedyneczka, razy g od x, czyli g od x, sinus x. No i na końcu oczywiście po dx. X sinus x sobie mogę przepisać. Minus, no i teraz tak. Mamy do policzenia całkę, 1 razy sinus x, to jest po prostu sinus x, a więc całka z sinusa, ja ją tu mam rozpisaną, to jest minus cosinus, więc minus cosinus i ten minus z przodu da nam plus cosinus x i na końcu plus c. I to jest rozwiązana nasza całeczka. I tyle. Dzięki wielkie za uwagę, pytania standardowo w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.